kiedy się urodziłem tam w szpitalu, to pierwsze, co pamiętam. Pierwsze wspomnienie, nie wiem, przed szkole, kiedy byłem i pamiętam przedszkole, pamiętam wszystkie te, powiedzmy, przyjaciele, kumple. Tak, to pierwsze, co mi się tak kręciło w głowie, a to może 5-6 lat, coś takiego. Marzyłem właśnie, że będę sportowcem i że będę koszykarzem, bo kiedy wiem za siebie, Serbia miała, to jest ex-Jugosławia, miała dużo sukcesu w koszykówce, tak da bardzo, bardzo dużo młodych chłopaka się zajmowało koszykówką i chciało trenować. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy byłem na treningu, to było tyle dzieci, że po prostu ci trenerzy musieli rzucić. Nie wiem ile nich, żeby mało po prostu prostoru trenować. Najbardziej co lubię robić? Najbardziej lubię robić coś, co mnie robi szczęśliwego. To znaczy spędzić czas z jakimś dobrym przyjacielem, pojechać, nie wiem, po prostu tu zakupy, na kino, po prostu takie zwykłe rzeczy, ale z ludźmi, którzy mnie robią szczęśliwego. Sen. Sen, który był straszny. Zapomniałem wszystkie te sceny, które były naprawdę straszne, ale pamiętam na przykład, że miałem kilka takich snów, że mi zęby spadają, coś takiego i mówię, o co chodzi, dobrze, że się obudziłem. Tak, zawsze. Zawsze mówię do siebie, po prostu to jest ta, tak, nie wiem, że to po prostu jest moja autosugestia, ale mówię zawsze do siebie i to jest naprawdę potrzebne, żeby ogarniało takie sytuacje ciężkie, które masz i na pracy, i tak w prywatnym życiu, tak da normalnie, jak każdy człowiek. Postać literacka. Nie mam po prostu ulubiony. Nie mam ulubiony. Słyszałem, że tutaj Paulo Coelho był taki bardzo popularny. Poczytałem kilka książków, nie źle, ale po prostu nie mam tak ulubione książki, tak na przykład teraz czytam jakąś książkę serbską. Serbską tak ogólnie nie mam specjalnych. Nie wiem ulubionego bohatera, naprawdę w filmie. Forrest Gump, ulubiony bohater. Z filmu to wiem do końca życia. Może być taj ojciec szczęśny, tak się mówił. Godfather. Pamiętam, kiedy mu ojca strzelę i kiedy on zostanie taki główny u rodziny, tak po prostu ta scena tak wygląda, naprawdę pamiętam zawsze. Idol sportowy może być Nowak Dziokowicz, który jest najlepszy teniser świata. Nie wiem, po prostu to nie jest tylko dlatego, on jest pierwszy i teraz jest on moim bohaterem. To po prostu sposób, jak on walczy i po prostu jaki on taki spragniony sukcesu zawsze i obojętnie, czy jest on pierwszy, czy jest drugi, obojętnie, on zawsze walczy po prostu. Naprawdę, to jest największy sportowiec serbskiego sportu i naprawdę bardzo cieszę się patrzeć go, jak gra. To najbardziej lubię. Lubię takie penne, lubię spaghetti, lubię to po prostu. Ulubiam jeść i po prostu mi sportowcy powinni o to jeść, bo tu ma dużo węglowodanów, bo dużo siły w tym jedzeniu, tak dalej. Lubię tego. Mięso też. Pić. Dużo alkoholu, whisky, takie piwo. To najbardziej. Żartuję. Nie patrzcie mi tak. Co najbardziej lubię pić? Ja myślę, że jest woda najlepsze picie. Myślę, że jest woda, po prostu zwykła woda, najlepsze picie, tak, że wszystko resztę, tak. Czasami ludzie jak się zachowują. Ludzie są na przykład taki najciekawiejsi dla mnie i po prostu ja nie lubię takie zwykłe żarty albo nie wiem co, ale na przykład ludzie, co powinny, co robię czasami w życiu, to jest dla mnie bardzo ciekawe i po prostu czasami nie mogę się podtrzymać. To nie jest tak, że ja się śmieję do kogoś, po prostu to jest dla mnie tak sympatycznie. To zazdroszczę miniem. Nie zazdroszczę miniem. Na przykład jeśli patrzę, że ktoś ma sukces, że ktoś dobry i po prostu ja bym chciał to za siebie i tylko szukam
sposób, jak on to robi, żeby ja to zrobił za siebie tak dobrze. Tak, da, po prostu, kiedy widzę, lubię widzieć, że ktoś jest lepszy od mnie, po prostu to jest, to mnie ciąga, żeby ja był lepszy, lepszy, coraz lepszy. Czym jest, że u najtrudniejszych sytuacjami, na przykład, które się czasami zdarzają, że oni trzymają to, co są i nie zmieniają się, po prostu w każdej sytuacji trzymają siebie, po prostu tego bardzo lubię zobaczyć. Obojętnie, czy jest ciężka sytuacja, czy jest po prostu jest taka luźna sytuacja, po prostu oni trzymają to, co są i to mnie naprawdę, lubię zobaczyć. Co nie lubię na wadzie? Co nie lubię na wadzie u siebie? Nie wiem, zawsze myślę, ja jestem taki kawał, nie jest zawsze niezadowolony siebie, sobą. Ale to chodzi, że ja wiem, że mogę lepiej i zawsze czy mam taką presję na siebie. Myślę, że może być, powinien trochę wyluzować tego, ale że nie było tego, może być, nie grał koszykówki, w ogóle nie byłem tutaj teraz. Najwięcej tęsknię za teraz, jeśli chodzi teraz w tym momencie. Tęsknię za rodziną, tęsknię za przyjacielami. To jest, myślę do tym największe tęsknię. Nie brakuje mi nic ogólnie. Na przykład tylko mi ludzi brakuje. Tutaj się też czuję dobrze. Tutaj się też czuję jak domu. Potrafię mówić po polsku, tak nie do końca, ale potrafię. Tak naprawdę się czuję dobrze. Tylko mi ludzi brakuje. Wszystko resztę, tutaj wszystko ma, co mają Serbii, tak że nie mam problemu z tego. O przyszłości myślę, że po prostu być lepszy, zobaczyć, trzymać te fizyczne formy, po prostu ja teraz nie jestem więcej młody zawodnik, trzymać te formy do ile jest można, a później spróbować zatrzymać się u koszykówki. Próbować zrobić jaki może sukces, jak może być jak trener albo nie wiem. To i po prostu na razie mam te prace, na razie się czuję bardzo dobrze, ale to będzie trwało jeszcze kilka lat, a później muszę zrobić już coś innego. Także na razie się martwię o tym i myślę o tym, co by mogło to być, ale mam nadzieję, że to będzie koszykówka też.